Dzień dobry. Ostatnio dużo się dzieje. Kręcimy dwa filmy jednocześnie, ale to nie koniec działania filmowego. Za dwa tygodnie wprowadzamy do polskich kin film Czy naprawdę wierzysz? Chciałem Cię zainteresować tym tematem. Jest to kolejne dzieło twórców filmu Bóg nie umarł. Więc myślę, że to zdecydowanie pokazuje, już jest taką gwarancją, że będzie to dobry film. Ja już go widziałem, zdecydowanie polecam. Nie jest to kontynuacja filmu Bóg nie umarł. Nie ma tam studenta, który broni Pana Boga. Są inni bohaterowie, jest ich trochę więcej. W pewnym tylko sensie film jest kontynuacją tamtego dzieła. Mianowicie w Bóg nie umarł była mowa o wierze, o obronie Pana Boga, o argumentach, o tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Jakby oglądając film, docierając do końca, dochodzimy do takiego wniosku, tak, Bóg jest, ten student potrafił go obronić. A tutaj jest krok dalej. Krok dalej mówiący o tym, że prawdziwa wiara wymaga działania. I właśnie cóż z tego, że wierzymy, jeśli to nie przekłada się na nasze życie. Do tego przekładania wiary na życie zachęca film Czy naprawdę wierzysz? Chciałem Cię zachęcić, zainteresuj się nim. Jeśli masz możliwość, idź do kina, a później kolejny etap niech będzie taki, żeby w Twoim życiu widać było wielkie i piękne owoce życia wiarą. Bo tak to ma być. Dziękuję, zapraszam.